Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam przyjemność tutaj przedstawić Wam zdrapki tegoroczne, świąteczne, belgijskie Winter Magic i Winners Club. Oczywiście zakupiłem jedną zdrapeczkę. Tak wyglądał to kalendarzyk w tym roku. Zdrapka najdroższa za 10 euro. Tutaj mam zdrapki dwie za piąteczkę i dwie za dwójkę. Jak widzicie, te zdrapki się różnią bardzo kolorystyką. W zeszłym roku nawet mam tutaj, przygotowałem sobie, także możecie sobie tutaj zobaczyć. Tak wyglądały, no i znacznie mi się podobały właśnie te zdrapki, jeśli chodzi o grafikę, o kolorystykę. Tutaj troszeczkę za dużo tej zieleni. A poza tym zdrapki, które były jeszcze w latach poprzednich, no to były jeszcze ładniejsze, także tutaj tak mi się wydaje, że uda mi się wkleić odcinki z poprzednich lat w prawym górnym rogu, także jeżeli macie ochotę, no to zaglądajcie. Dla przypomnienia, tam możecie sobie zobaczyć, jak wyglądały zdrapki z poprzednich lat. Te tutaj średnio mi się podobają. No ale grafika grafiką, ale najważniejsze są oczywiście wygrane, także jeżeli tutaj posypią się fajne wygrane, no to i tak polubię te zdrapki. Jeśli chodzi o tabele wygranych, no to są identyczne z tabelkami z poprzedniego roku, nic się nie zmieniło, ale jeszcze tutaj zaznaczę, że w poprzednich latach wygrane były znacznie lepsze. Właśnie w zeszłym roku były słabe, no i w tym roku będzie to samo. Tutaj jeszcze pokażę tą zdrapkę Winners Club, to jest zdrapka, która zawsze wygrywa. Co roku są te zdrapki, tutaj całkowicie zmienili szatę graficzną, taki sweterek. No jeśli chodzi o tą zdrapkę, no to nawet taka fajna. Tutaj jest jeszcze opcja zawieszki, chyba na choinkę, także coś takiego. Zdrapka kosztuje 3 euro, a tutaj każda zdrapka wygrywa i minimalny zwrot to 2 euro. Tutaj jeszcze możemy napisać dla kogo. Także taki fajny pomysł, jeśli chodzi o prezent na choinkę, pod choinkę. Tabelka wygranych, może jeszcze szybko pokażę. Tutaj niestety tabelka jest słaba. Jak widzicie, no najwięcej jest wygranych po 2 euro, a tutaj, żeby trafić coś innego, no to będzie ciężko. Jedna główna wygrana 10 tysięcy euro, nakład to 825 tysięcy. Tutaj jeszcze szybko pokażę zdrapeczkę za 2 euro. Tutaj informacja, że jedna zdrapka na 3,5 wygrywa. No i tabelka tak wygląda, najwięcej zwrotów. Jedna główna wygrana 40 tysięcy. Teraz szybko zobaczymy do zdrapki za piątkę. Tutaj mamy nakład 405 tysięcy, także nieduży nakład. No i tutaj jest piątek oczywiście najwięcej. Dziesiątek jest też w sumie tutaj sporo. Piętnastek, dwudziestek i tak dalej. Jedna główna wygrana 100 tysięcy. I jeszcze zobaczmy na kalendarzyk. Właśnie kalendarz ma z tyłu legendę, to zapomniałem powiedzieć. Tu będzie trzeba zakreślać. Nakład 800 tysięcy. Informacja, jedna zdrapka na 2,75 wygrywa. Najwięcej oczywiście zwrotów, później 20, 30 jest sporo. A żeby wygrać coś więcej, no to już będzie ciężko. Tutaj mamy jedną główną wygraną, 500 tysięcy euro. Także tak wyglądają tabelki tych zdrapek. Tak jak mówiłem, w poprzednich latach były znacznie lepsze. A teraz właśnie od zeszłego roku są kiepskie, także no tutaj lotto się wycwaniło, no ale zobaczymy, może coś uda nam się tutaj wygrać. Wkład w dzisiejszy odcinek to 10, 20, 24, 27 euro. Trzymajcie mocno kciuki, może tutaj posypią się fajne wygrane. Jeśli chodzi o zasady, to są podobne jak w zeszłym roku. Musimy tutaj znaleźć trzy takie same symbole w danej grze i wygrywamy przypisaną kwotę. Tutaj dwie zdrapki wziąłem z tego samego punktu i trafiły mi się numerki 12-16, czyli nie za koleją. Pewnie ktoś tam chciał 13. Zobaczmy, czy tutaj teraz mam 16, zobaczmy, czy będzie
czy będzie ta szesnastka szczęśliwa. Tutaj mamy tak płatek śniegu, no i tutaj już mamy inny symbol, także pierwsza gra na pewno nie będzie wygrana. Tutaj mamy narciarza, choinkę, trzy różne. Zdrapkę ciężko się drapie. Zobaczmy, co tutaj można było wygrać. Tutaj była dyszka. Gra numer dwa. Tutaj mamy takie gwiazdki, łyżwa, narciarz, trzy różne. Tutaj było 50. No i trzecia szansa w tej zdrapce. Tutaj mamy łyżwę. Łyżwa po raz drugi. O, i łyżwa po raz trzeci, także fajnie, tutaj mamy wygraną. Może zostawimy sobie wygrane na koniec. Także tutaj jest wygrana, trzy łyżwy. Zobaczmy, druga zdrapka. Tutaj mam dwunastkę z tej samej paczki. Ciekawy jestem, czy będzie też tutaj ta zdrapka wygrana. Tutaj mamy płomień. Płomień po raz drugi. I łyżwa. Także tutaj pusto. Było tutaj 15 euro. Gra numer 2. Mamy narciarza. Płomień. Także tutaj już brak wygranej. I jeszcze sanki. Tutaj mieliśmy 20 euro. I ostatnia szansa w tej zdrapce. Mamy tutaj narciarza. Narciarz po raz drugi, czy będzie po raz trzeci? O proszę, i mamy po raz trzeci, to zdrapki z tej samej paczki, tak mi podał sprzedawca, że naprawdę szczęśliwa ręka. Dwunastka i szesnastka, obydwie zdrapki wygrane. Tutaj też zostawimy sobie to na sam koniec, także mamy tutaj trzech narciarzy, trzy łyżwy. Teraz zdrapki za piątkę, zobaczmy. Tutaj z kolei mam też dwie zdrapki z tej samej paczki, ale tutaj mam dwójeczkę i trójkę, także zdrapki koło siebie. Zaczynamy od dwójeczki, te same zasady, tylko tutaj mamy więcej gier, bo mamy sześć gier, także zobaczmy. Gra pierwsza, tutaj mamy, o już mamy bałwana, płomień, płatek śniegu. Zdrapka przegrana, ta gra przegrana, tutaj było 20 euro, druga gra, tutaj mamy sanki po raz drugi, łyżwa nam tutaj przeszkodziła, tutaj było 100 euro, gra numer 3, tutaj mamy narciarza, no i tutaj już mamy gwiazdki z łyżwą, też puściutko. Tutaj mieliśmy 1000 euro. Zobaczmy dalej. Teraz mamy rękawice. Rękawica po raz drugi. I niestety gwiazdki. Tutaj było 25 euro. No, zdrapki się ciężko drapie w tym roku. Tutaj teraz też mamy rękawice, ale już dali nam sanki z choinką. Tutaj z kolei było 30 euro. I ostatnia gra, szósta na tej zdrapce, mamy choinkę. Choinka po raz drugi. Czy będzie po raz trzeci? No niestety, tutaj mamy gwiazdki. Tutaj było 15 euro, także tutaj brak wygranej. Zdrapka za piątkę, dwójeczka przegrana, to może trójka będzie wygrana. Zobaczmy. Zobaczmy. Gra pierwsza. Płatek śniegu. Narciarz już nam tutaj przeszkodził. I gwiazdki. Tutaj było dwie dyszki. Gra numer dwa. Mamy sanki. Sanki po raz drugi. No i niestety rękawica.
tutaj było 50. Teraz mamy rękawice. I już tutaj dali nam łyżwę i narciarza, także gra trzecia. Przegrana. Tutaj było 1000 euro. Zobaczmy dalej, mamy płomień. I już tutaj nas zblokowali choinką. I do tego jeszcze narciarz. Tutaj była piąteczka. No i zobaczmy, może tutaj te dwie ostatnie gry nam przyniosą. Trzy takie same symbole. Teraz mamy łyżwę. No i tutaj już nam dali bałwana, czyli nic z tego, z ogniem, czy też płomień. Tutaj była 30. I ostatnia gra. Mamy płatek śniegu. No i już tutaj dali nam płomień, czyli niestety zdrabki za piątkę nam tutaj nie dopisały dzisiaj. Do wygrania było 25, także zdrabki za dwójkę super, zdrabki za piątkę do poprawki. No i teraz mamy kalendarzyk. Tutaj musimy znaleźć zgodnie z legendą. Jedna choinka to już jest dyszka, dwa razy płatek śniegu 20, trzy rękawice 30 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy 31 okienek, także będziemy lecieć za koleją. Tutaj może będę drapał po 3 okienka i będę od razu zaznaczał. Mamy tak, pierwsze okienko narciarz. Tutaj mamy piernik, trójeczka, sanki. Trzy różne. Od razu tutaj będziemy zaznaczać. Mieliśmy sanki, piernik, narciarz. Może ten kalendarz. Kalendarz jest z numerkiem 5. Dobra, lecimy dalej. Teraz dzień 4. Tutaj mamy płomień, piąteczka. Drugi płomień. Szóstka, trzeci płomień, no to może jeszcze kilka okienek. Siódemka, czwarty płomień. Ósemka, tutaj mamy bałwana, czyli cztery razy płomień. Cztery tutaj płomienie są za główną wygraną, a natomiast bałwan jest za 500 euro. Zobaczmy dalej. Dzień 9. Tutaj mamy łyżwę. Dziesiątka. Renifer. Jedenastka. Płomień. Czyli mamy tak. Renifera. Łyżwę. Płomień. Teraz tak. Dwunastka. Mamy rękawice, trzynastka, sanki, czternastka, bałwan, rękawica, bałwan, rękawica, o tutaj jest szansa na trzy dyszki i jeszcze były tutaj sanki, sanki mamy po raz drugi. Tutaj gramy o 6 dyszek, jeśli chodzi o sanki. Teraz tak, 15. Kolejny płomień, 16. Łyżwa, 17. Tutaj mamy piernik. Czyli mamy tak, płomień, łyżwę drugą i piernik drugi. 18. Tutaj mamy płomień, 19, kolejny płomień, 20, renifer, czyli dodajemy tutaj dwa płomienie plus renifer. Zbliżamy się do głównej wygranej. Zobaczymy, może uda się trafić tak od razu. Teraz tak, 21 okienko, tutaj mamy narciarza, 22,
mamy bałwanka 23, renifer, czyli mamy narciarz, bałwan, renifer. Narciarz, bałwan, renifer. Kolejna okienka, wigilia, 24 grudzień, tutaj mamy reniferka, 25 płomień, 26 rękawica. O, rękawica jak najbardziej mile widziana, tutaj jeszcze jedna i będzie trzy dyszki. Co tutaj jeszcze mieliśmy? Płomień, renifer. No, albo tutaj ten płomień, to już będzie pół miliona. To jak najbardziej mile widziane. No, ale pewnie nie będzie tego ostatniego płomienia. Drapiemy dalej. Tutaj 27 okienko mamy sanki. 28 okienko płatek śniegu. I 29 tutaj mamy reniferka. Czyli doszły nam sanki. Płatek śniegu, jeszcze jeden i będzie 20 euro i renifer. I zostały dwa ostatnie okienka, także tutaj wszystko się... I zostały dwa ostatnie okienka, także tutaj wszystko teraz się wyjaśni. 30 okienko, mamy płatek śniegu, także super, mamy dwie dyszki. No i w sumie jeszcze możemy mieć choinkę, czemu nie, i będzie 30 euro, tutaj wygrane się sumują. Także super, na pewno jest 20 euro. Także kalendarz tutaj uratuje nasz draping. No i zobaczmy 31 okienko, czy będzie choinka. Tutaj mamy, co to mamy, kodzik. A nie, tutaj mamy piernik, także choinki tutaj nie ma, ale mamy dwie dyszki, także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajna niespodzianka. Pierwszy raz drapię ten kalendarz w tym roku. No i dwie dyszki jak najbardziej mile widziane. Także mamy tutaj dwie dychy. Super. Kalendarz wygrany. I teraz jeszcze mamy tutaj zdrapkę Winners Club, która każda zdrapka wygrywa. No, tylko pytanie ile? Coś czuję, że tutaj będzie 2 euro, a jak wy myślicie, tutaj mam zdrapkę pierwszą z paczki. Zobaczmy. No tak jak myślałem, dwójeczka. Tutaj tak jak mówiłem, ciężko trafić coś więcej. No ale taki myk, że niby każda zdrapka wygrywa. Ale i tak jesteśmy zawsze stratni. No chyba, że wygramy coś więcej, ale tak jak mówiłem, ciężko trafić coś więcej. Teraz zobaczmy tutaj do naszych wygranych. Tutaj mamy trzy razy narciarz. No i zobaczmy, co tutaj się kryje. Czy będzie dwójeczka, czy może coś więcej. No mamy tutaj standardowy zwrocik. Ale jeszcze mamy tutaj jedną zdrapkę z tej samej paczki. Tak jak mówiłem, tutaj była dwunastka, tutaj mam szesnastkę. Tutaj mam z kolei trzy łyżwy. Zobaczmy, ile łyżwy są tutaj warte. Czy też dwójkę, czy coś więcej. No, też mamy dwójeczkę. Także obydwie zdrapki nam się tutaj zwróciły. Także bardzo fajnie. Szkoda, że tutaj jeszcze zdrapka za piątkę jakaś nam nie dopisała. Byłby plusik. A tak, mamy taki maluteńki minusik. Tutaj mamy zdrapki wygrane. Cztery zdrapki wygrane z sześciu, tak jak mówiłem przed chwilą. Te zdrapki nie dopisały. Zdrapki za piątkę, także te zdrapki do kosza. Albo w sumie zostaną na pamiątkę. A tutaj mamy wygrane. Już zrobimy sobie podliczenie. Mamy tutaj 2, 2, czyli 4, plus tutaj dwójeczka, czyli 6. I tutaj najlepsza wygrana na kalendarzu, podwójna. Dwie gwiazdeczki, 20 euro, czyli 26 euro wygrane z 27. Także malutki minusik, minus 1 euro. Taki minusik to może być. Jeśli o mnie chodzi, no to jestem zadowolony z tych zdrapek, jeśli chodzi o wygrane.
Kalendarz bardzo fajnie się spisał. Także fajnie. Na pewno jeszcze będą one drapane. Oprócz tej zdrapki, tą zdrapkę sobie odpuścimy. Tutaj tylko zakupiłem ją, żeby taką Wam tutaj pokazać. A na pewno będą drapane zdrapki za dwójkę, za piątkę i kalendarz też na pewno nieraz będzie jeszcze drapany. Także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem, jeżeli odcinek Wam się spodobał. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych zdrapkach. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.